Żeby się stać kolekcjonerem, trzeba po prostu kochać unikalne i rzadkie przedmioty i mieć dużą wiedzę na ten temat, bo tak naprawdę każda kolekcja powinna się zacząć od wiedzy. Oczywiście można się wspierać profesjonalistami, nawet trzeba się wspierać profesjonalistami na pewnym etapie budowania kolekcji, ale ta kolekcja prywatna i ta najfajniejsza część kolekcji, ten sam, sam początek on powinien wypływać z serca. I z tego, co się zdobywa, jeśli chodzi o wiedzę, a jest bardzo dużo różnego rodzaju opracowań i, i dzisiaj, dzisiaj w dobie internetu zdobycie wiedzy to, to jest stosunkowo proste, potrzeba tylko chęci, czasu i pasji.